Ta jedna, pojedyncza metoda odmieni całe twoje życie. Mam na imię Aleksander i w dzisiejszym odcinku opowiem wam o niezwykłej metodzie, która naprawdę odmienia życie wielu ludzi na całym świecie. I jest to metoda Jose Silvy, nazywana The Silva Mind Control Method, czyli po prostu po polsku metoda kontroli umysłu Silvy. Silva był nie tylko autorem wielu książek, w których opisywał to, jak działa nasz umysł, jak działa jego metoda i w jaki sposób może nam ona pomóc w życiu codziennym, lecz również prowadził warsztaty na całym świecie i z metody Josego Silvy na przestrzeni tutaj kilkudziesięciu lat skorzystały setki tysięcy, a nawet miliony osób na całym świecie i większość z tych osób, ponieważ metoda Silvy była bardzo skuteczna, większość z tych osób naprawdę polecała ją nie tylko innym, lecz mówiło, że całkowicie odmieniła ona ich życie. Jednak jak taka prosta metoda z takiej małej książeczki może odmienić nasze życie? Otóż, jak się okazuje, nasz umysł odgrywa, no każdy z nas to może wiedzieć, bardzo ważną rolę w naszym życiu i tak naprawdę dzięki kontroli naszego umysłu i wizualizacji możemy całkowicie wszystko zmienić w tym naszym życiu. Możemy zmienić nasze postępowanie, możemy zmienić, podwyższyć nasz intelekt, nasze zdolności na przykład do zapamiętywania i wiele, wiele innych rzeczy, które no mogą się kojarzyć nam na przykład z jakąś profesjonalną karierą, czy nie wiem, nauką w szkole, na uczelni, jednak tak naprawdę te wszystkie zdolności umysłowe są przydatne nam w życiu codziennym, o czym też zaraz opowiem. I metoda Silvy polega na całkowitym kontrolowaniu naszego umysłu i przechodzeniu do głębszych tutaj stanów świadomości związanych tutaj, jeżeli chodzi o naukę, o tutaj neurobiologię i o to, jak działa nasz mózg, to te stany są związane z niższymi falami mózgowymi. I ogółem dzieli się fale mózgowe w naszym mózgu na cztery takie główne poziomy. Mamy na samej górze fale beta. Są to bardzo intensywne fale, jest ich bardzo dużo, są one o bardzo dużej częstotliwości, jednak często są one również chaotyczne. Stan tutaj fal mózgowych beta kojarzony jest głównie z survivalem, z przetrwaniem, z walką, z ucieczką i tego typu rzeczami, jednak w stan beta, który no wiadomo może być bardziej chaotyczny w niezwykle stresujących sytuacjach i mniej chaotyczny w takich codziennych sytuacjach, które mogą na przykład być lekko stresujące bądź wymagają od nas napiętej takiej uwagi, jeżeli chodzi o przetrwanie, no to możemy podzielić właśnie ten stan beta i ten stan beta jest doświadczany przez nas tutaj przez większość naszego życia. Poniżej stanu beta mamy stan alfa i stan alfa to jest taki stan lekkiego wyciszenia, najczęściej związany na przykład z jakąś pracą, która nas czy inspiruje, pasjonuje, wciąga i jest to stan związany z pełnym skupieniem. Czyli gdy robimy coś na przykład pasjonującego i jesteśmy skupieni na tym, jesteśmy w takim powiedzmy flowie, czyli w takim przepływie, wszystko nam łatwo idzie, to wtedy jesteśmy w stanie alfa. W tym stanie również się nie stresujemy prawie w ogóle. Niżej mamy stan teta i stan teta związany jest z taką medytacją i nawet niektórzy uważają, że jest on związany ze stanem pomiędzy takim codziennym życiem a snem, ponieważ niżej stan delta to już jest sen, nawet głęboki sen, dlatego teta to takie półśnienie, czasami takie pierwsze sny, pierwsze takie wizje, gdy zasypiamy, czasami mamy, to jest stan teta. I metoda Jose Silvy polega na tym, abyśmy przechodzili i zamiast żyć w tym stanie beta, żyli po prostu w stanie jak najczęściej alfa, a nawet przechodzili do stanu teta w odpowiednich sytuacjach. Ponieważ w stanie alfa, jak mówiłem, mamy pełne skupienie. No i gdy na co dzień żyjemy w tym stanie beta przetrwania, no to tak naprawdę ciężko nam się skupić, tak typowo skupić intensywnie i większość czynności, czy to w pracy, czy to takich czynności, które wykonujemy na co dzień, nie jest takich łatwych dla nas. Często zajmują one więcej nam czasu, często są one trudniejsze. A gdybyśmy weszli trochę niżej w stan alfa, to od razu jesteśmy pełni skupieni i
no lepiej nam się żyje, lepiej nam się wykonuje te wszystkie czynności. A jeżeli chodzi o stan teta, to taki stan możemy, do takiego stanu możemy dojść, takiego stanu możemy użyć, gdy chcemy się typowo wyciszyć, pomedytować, zrelaksować, tak powiedzmy naładować baterię. Dlatego metoda Jose Silvy polega na tym, abyśmy wytrenowali nasz własny umysł, aby funkcjonował na naszą korzyść, czyli nie funkcjonował w tym przetrwaniu w becie, jak na prawie na co dzień funkcjonujemy, lecz być po prostu w tym stanie alfa, dzięki czemu no, nawet tutaj jak ja nagrywam filmy, to na pewno łatwiej mi nagrywać w skupieniu i w takim stanie większego spokoju, niż gdybym był, nie wiem, podenerwowany cały. Dlatego chodzi o to, aby zniżać ten stan umysłu, zniżać te częstotliwości naszego umysłu, i to nie jest żadne tutaj duchowe wibracje i tym podobne, lecz po prostu zmniejszać częstotliwość, żeby tych myśli było mniej, mniejszy ten natłok. I aby to zrobić, Silva pokazuje wiele technik, które mogą nam się przydać, ponieważ są to jak skróty klawiszowe, które możemy wykorzystać od tak, czyli nie wiem, jestem teraz w becie na przykład, bym się stresował i właśnie nagrywam film, to chcę dobrze nagrywać, chcę się skupić, to robię jedną czynność, o której zaraz powiem i znowu jestem w tym alfa, znowu jestem w pełnym skupieniu od tak, od przyśnięcia palcem. Jednak główna metoda Silvy polega na tym, aby jak najczęściej, tak, powiedzmy, to nie jest do końca medytacja, lecz jest to związane z medytacją, aby po prostu obniżać te fale mózgowe i robiąc to w ten sposób, że siedząc wygodnie, można nawet to zrobić w kilka sekund przerwy od jakiejś pracy, nie wiem, przy biurku, w czymkolwiek, i spojrzeć na około 45 stopni do góry. Takie spojrzenie, jak wykazały tutaj różnego rodzaju, to jest MRI, takie urządzenia do pomiaru fal mózgowych, chyba po polsku to są jakieś tam kardiogramy to do serca, ale te urządzenia do mierzenia fal mózgowych wykazały, że po dosłownie kilku sekundach patrzenia 45 stopni do góry, czyli mamy taką płaszczyznę powiedzmy i tutaj patrzymy 45 stopni, to po kilku sekundach nasz mózg naprawdę się uspokaja i można to zauważyć, że gdy tak popatrzymy przez chwilę, można zamknąć oczy i też patrzeć, to jeszcze lepszy wtedy efekt, bo nie mamy tych wszystkich bodźców, to gdy tak popatrzymy przez chwilę 45 stopni do góry, to nasz mózg bardzo zwalnia i możemy zauważyć dwie rzeczy. Jeżeli nasz umysł w momencie, gdy to robimy, jest taki pełen różnego rodzaju bodźców, informacji, szaleje, po prostu jest zaśmiecony, to gdy tak zrobimy, to nagle pojawi nam się, ja to mówię z mojego doświadczenia i z doświadczenia osób, które są opisywane w książkach Silvy, to zobaczymy, że nagle możemy mieć jakąś jedną taką dominującą myśl od razu. I ta myśl to jest właśnie ta dominująca myśl i często to ona dyktuje nasze życie i nasze właśnie, nasz stan tego umysłu, czyli czemu teraz tyle myślimy. I najczęściej jest to jakaś historyjka, jakaś opowieść. Czyli po prostu jest to właśnie jakaś historyjka, przez co jesteśmy tak zestresowani. Czyli może to być na przykład, jak spojrzymy, wspomnienie jakiegoś bardzo negatywnego wydarzenia. Może to być jakaś historyjka, że nie jesteśmy warci tego, co robimy i dlatego ciągle nie możemy tego robić. Ciągle napotykamy problemy i napotykamy na te myśli. A może to być zupełnie co innego. I takie coś możemy doświadczyć po kilku sekundach, gdy mamy zaśmiecony umysł. Gdy mamy bardziej uspokojony umysł, mniej zaśmiecony, to po prostu zauważamy, że od razu mamy takie pełne skupienie i od razu jesteśmy skupieni, nie mamy całego tego natłoku myśli, łatwiej nam jest wszystko myśleć. Czyli chodzi o to, żeby trenować to powiedzmy 3-5 razy dziennie, bo to zajmuje dosłownie 10 sekund i patrzeć te 45 stopni do góry, można zamknąć oczy na chwilę, jak najczęściej wchodzić w ten stan i robić różnego rodzaju ważne rzeczy, czyli na przykład, nie wiem, robimy coś do pracy, coś przy kompie, nie wiem, piszę książkę, coś robię ważnego i jest to związane z umysłem, bo gdy robimy, nie wiem, pracę fizyczną, no to nie trzeba tak tego umysłu uspokajać. Jednak gdy robimy coś umysłowo, no to warto robić w tym stanie. I chodzi o to, żeby jak najczęściej robić w tym stanie, ponieważ potem nasz mózg się przystosowuje, nasz umysł się przystosowuje do tego, że coraz więcej podobnych czynności związanych z pracą umysłową będziemy robić w tym stanie większego uspokojenia, wyciszenia, co da nam naprawdę ogromne rezultaty.
rezultaty. Ja to zastosowałem, wiele osób zastosowało i naprawdę zwiększa to produktywność i co ciekawe, niby zwalniamy tym umysłem, ale zwiększa to tą szybkość, co robimy, ponieważ często, gdy robimy z natłokiem myśli, to no te myśli nam przeszkadzają, ponieważ nas wytrącają, na przykład nagle tutaj ta myśl i tą myślą gdzieś tutaj idziemy, wędrujemy gdzieś nie wiadomo gdzie. Dlatego ta metoda jest bardzo ważna. Jednak jest to wyłącznie podstawowa rzecz w metodzie Jose Silvy i tak naprawdę są rzeczy, które jeszcze bardziej mogą nam pomóc. Jest to taka standardowa procedura, która pomaga nam na początku uspokoić umysł i wchodzić właśnie w takie stany głębszego, powiedzmy, sfokusowania, dzięki którym możemy lepiej wykonywać różnego rodzaju rzeczy związane z pracą umysłową. Jednak dalej, jak już przejdziemy do tego stanu i na co dzień będziemy mogli doświadczać, to warto jest zacząć medytować z wizualizacją. I jak to zrobić i jak jest to opisane w metodzie Silvy? W metodzie Silvy właśnie chodzi o to, abyśmy znowu patrzyli tak do góry i liczyli do tyłu, ponieważ gdy liczymy do tyłu, to nasz umysł musi się bardziej skupić, ponieważ często jak liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, to robimy to podświadomie i tak naprawdę się nie skupiamy, to jest automat. Jednak Silva poleca, abyśmy, jeżeli na przykład nawet w tej metodzie, którą pokazałem, patrząc do góry, nie osiągnęli dobrych rezultatów, nadal nie byli wyciszeni, no to wtedy liczymy od 50 do 1 w tył, czyli po prostu patrzymy do góry 50, 49, 48, 47 i dzięki temu no musimy się skupić. Ja nawet tutaj to ćwiczę, to nadal trochę muszę się bardziej skupić. Pomaga nam to w skupieniu i w obniżeniu naszego tutaj stanu umysłu z tego beta survivalu. I również dzięki temu nasz umysł dostosowuje się do naszych poleceń, a nie do wszystkich automatów. Ponieważ często tak naprawdę żyjemy na autopilocie. Tak jak mówię, liczymy od 1 do 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, no liczymy to automatycznie na autopilocie. Wiele rzeczy, nie wiem, czy na komputerze, czy na telefonie, też robimy już automatycznie, gdy dużo tego używamy. Automatycznie myjemy zęby, automatycznie często nawet się myjemy, nie myśląc o tym. I metoda Silvy pomaga nam w byciu bardziej świadomymi i pomaga dostosować nam umysł, nasz umysł do tego. Ponieważ gdy nasz umysł właśnie działa na tym autopilocie, no to mamy natłok tych różnych myśli, a gdy my rządzimy naszym umysłem i gdy my się wyciszamy i gdy my się skupiamy na tym, co chcemy, my tak naprawdę bierzemy nasz umysł, poskramiamy nasz umysł, dzięki czemu może on myśleć o tym, co my chcemy, czyli no widzimy, wyciszamy się i liczymy do tyłu, dzięki czemu no nasz umysł nie myśli o tym, o czym on chce, czyli o tych wszystkich podświadomych rzeczach, nie wiadomo czym, barachle dosłownie, o tych śmieciach, bo często to są naprawdę śmieci z przeszłości, lecz nasz umysł dostosowuje się do nas samych i do tego, o czym my chcemy myśleć. I to naprawdę pomaga nam w osiągnięciu wszelkiego rodzaju rzeczy, no bo na przykład gdy chcemy napisać książkę, no to na przykład bierzemy nasz umysł, żeby potem napisał tę książkę, a nie żeby gdzieś tam wędrował albo mówił nam, że nie jesteśmy wystarczająco warci, aby napisać tę książkę, aby być autorem. To jest taki przykład. Dlatego potem chodzi o to, żeby tak medytować. I w tej medytacji, jak mówiłem, chodzi również o wizualizację. Jest to następny krok, gdy już zaczniemy poskramiać nasz umysł i gdy zaczniemy skupiać się wystarczająco, czyli stworzymy taką tak naprawdę mentalną siłę skupienia do tego poziomu, że możemy kontrolować nasze wizualizacje. Wtedy chodzi o wizualizowanie i jest to świetna naprawdę metoda, dzięki której możemy rozwiązać większość naszych problemów. I polega ona na tym, że wizualizujemy, gdy właśnie tak medytujemy, patrzymy do góry i już jesteśmy skupieni po tym liczeniu, wizualizujemy sobie taki ekran mentalny. I na przykład mamy jakiś problem do rozwiązania, no to na tym ekranie wizualizujemy sobie ten problem. Potem, gdy mamy zwizualizowany ten problem, który chcemy rozwiązać, bierzemy go od nas na prawo, co ciekawe, czyli tak jakby to było w przeszłości, jednak to wygląda tak, jakbyśmy wyciągali rolkę z lewej, tak jakbyśmy mieli pergamin wyciągali, ja tu na odwrót robię, czyli tak dla was, bo wiecie, ja tutaj siedzę naprzeciwko. Jednak wyciągamy i wszystkie te sytuacje, czyli ten problem, gdy już sobie zwizualizujemy, bierzemy do prawej. I z prawej, jak już sobie odłożymy ten problem na bok,
widzimy rozwiązanie, wizualizujemy rozwiązanie tego problemu. I ta technika jest świetna i naprawdę pomaga zaprzątnąć cały nasz umysł do rozwiązania tego problemu. Ponieważ gdy nie skupiamy się na problemie, nie powinniśmy się skupiać na problemie, lecz na rozwiązaniu. Jednak gdy na przykład mamy jakiś problem i nie kontrolujemy naszego umysłu, nie skupiamy się na tym, tak naprawdę nasz umysł myśli o tym, nie wiem co zjeść, potem się wyspać, wiecie, takie podstawowe pobudki. A gdy sobie zwizualizujemy, już mówiłem o tym w wielu odcinkach, że wizualizacja to najlepsza metoda do całkowitego przeprogramowywania naszego umysłu. Jeżeli chodzi o to, co nasz umysł pamięta i czego się słucha, to na samej górze mamy wizualizację, jest to najmocniejsza rzecz. Niżej mamy wydarzenia, które i w ogóle rzeczy, które są związane z emocjami, a na samym dole mamy zwykłe myśli. Czyli można to sobie porównać do uczenia się. I gdy chcemy się nauczyć czegoś, na dole najmniej się nauczymy, gdy będziemy coś czytać bez emocji. Potem się lepiej nauczymy, gdy będziemy czytać z emocjami. A najlepiej się nauczymy, gdy będziemy czytać jakiś temat, którego chcemy się nauczyć i jednocześnie go wizualizować. Dlatego metoda Silvy polega również na wizualizacji, która jest naprawdę potężnym narzędziem, jeżeli chodzi o nasz własny umysł. Jednak tutaj dochodzi kwestia tych skrótów. Ja to nazywam tak, jak mamy skróty klawiszowe, które na przykład mogą copy w klej zrobić za jednym kliknięciem. Tak samo tutaj, dzięki tej medytacji możemy mieć skróty myślowe, skróty nawet fizyczne do tego, aby od razu wejść w ten głębszy stan. Jak to zrobić? Ja często to robię podświadomie, nie wiem czy ktoś zauważył na moim kanale, ja to naprawdę robię podświadomie, ja już tego przestałem tak kontrolować. Często robię takie różne triki palcami, albo tak. W takiej oryginalnej tradycji jogicznej, no to różnego rodzaju jak medytujemy, takie symbole to są mudry i one tam mają różne znaczenia energetyczne i tym podobne. Jednak te mudry możemy wykorzystać w zupełnie inny sposób, ponieważ dzięki tym mudrom możemy sobie zrobić taki skrót klawiszowy. Czyli gdy medytujemy w tym stanie i gdy jesteśmy w pełni skupieni, sobie robimy jakiś symbol. Na przykład takie zwykłe mudry, tak jak się medytuje, jest taki znany symbol. No i na przykład gdy już wejdziemy w ten głęboki stan, wtedy sobie ustawiamy ten symbol. Czyli po prostu trzymamy tak kilka sekund, na przykład minutę, zależy kto lubi ile medytować. I dzięki temu, że to trzymamy, to potem w codziennym życiu, gdy na przykład robimy coś ważnego i gdy chcemy od razu wejść w stan pełnego skupienia, wystarczy naprawdę zrobić takie coś i dosłownie wystarczy tak zrobić i nasz umysł podświadomie wie, że kojarzy taki symbol, taki gest z automatycznym wyciszeniem naszego umysłu i z automatycznym skupieniem i to działa rewelacyjnie, ja właśnie używam tego, gdy tu nagrywam filmy, nawet podświadomie, ja nawet już nie pamiętam, bo już dawno to robiłem i mam takie dziwne jakieś palcami ruchy i dzięki nim naprawdę mogę dochodzić do różnych stanów i podstawą jest, żeby na przykład taką mudrę standardową, możemy wybrać inny tutaj taki, wiecie, chwyt palcami, albo może to być, nie wiem, chwyt ręką, nogą, chociaż to już trudniej, a tak to nawet można nie zauważyć. I jest to podstawa, żeby sobie wybrać taki skrót, dzięki któremu będziemy mogli się z automatu wyciszyć. Ale możemy pójść o stopień, o krok dalej i wykorzystać różne kombinacje do różnych celów. Jak to zrobić? Po prostu gdy się wyciszymy i mamy na przykład taki symbol na wyciszenie, to wtedy używamy tego mentalnego ekranu do wizualizacji i na przykład wizualizujemy sobie stan, gdzie jesteśmy pewni siebie. I gdy mamy ten stan, gdzie jesteśmy pewni siebie, możemy wyobrazić sobie, że wygrywamy coś, albo że wszystko nam się właśnie, jesteśmy pewni siebie. Gdy czujemy ten stan, to wtedy na przykład bierzemy inny symbol, nie wiem, na przykład taki symbol. I gdy powtórzymy to kilka razy, no to to zadziała. I gdy w życiu na przykład będziemy mieli ważną rzecz, w której będziemy musieli być pewni siebie, robimy tak i od razu jesteśmy pewni siebie. I wiadomo, wraz z praktyką jest to coraz mocniejsze i można to wykorzystać do wszystkiego. Gdy na przykład chcemy, może nie być pewni siebie, ale w inny skrót chcemy zrobić bycie na przykład, nie wiem, no przedmówienie tu przed kamerą, to może być coś innego niż pewność siebie, no to bierzemy inny taki skrót. Inny skrót może być do szczęścia nawet, możemy się zaprogramować, żeby być szczęśliwym, możemy się zaprogramować, aby, nie wiem, aby odnieść sukces, możemy to wykorzystać do wszystkiego, jest to naprawdę jedna z najlepszych technik, jaką znam. I dlatego jednym z najważniejszych postulatów metody Silvy jest to, że wizualizacja jest znacznie ważniejsza i mocniejsza od naszej woli. Ponieważ zauważmy, mamy wolę i na przykład chcemy coś zrobić, coś osiągnąć,
cokolwiek chcemy zrobić, poćwiczyć czy coś. Lecz zauważmy, że gdy używamy do tego wolnej woli, to często jest tak, że na przykład nie mamy motywacji, aby pójść i to zrobić jednak. Albo, nie wiem, robimy, a nie czujemy tego i to odwalamy. A gdy wykorzystamy do tego wizualizację, to naprawdę działa jak magia. Nasz podświadomy umysł całkowicie kontroluje nasze życie. Świadomy też. Jednak działa to jak magia, ponieważ gdy zamiast, na przykład chcemy ćwiczyć regularnie, no to zamiast mieć wolę i brak motywacji do ćwiczenia i nie ruszać się, to gdy zwizualizujemy siebie aktualnie ćwiczącego, to nagle poczujemy i gdy to będziemy regularnie robić, to nagle poczujemy, że naprawdę chcemy ćwiczyć i chcemy to iść, ponieważ właśnie nasz umysł wybiera, co jest fajne, co niefajne na podstawie wizualizacji. Dlatego wiadomo, gdy mamy jakąś traumatyczną sytuację, gdzie nie tylko wszystko widzimy wszystkimi zmysłami, pięcioma, no to wtedy ta sytuacja traumatyczna często zostaje z nami na dłużej. Jednak tak samo możemy zrobić i czym właśnie więcej zmysłów weźmiemy w naszą wizualizację, tym będzie ona lepsza. Więc możemy zwizualizować, że ćwiczymy i możemy aktualnie poczuć, jak, nie wiem, podnosimy coś ciężkiego. Możemy poczuć, nie wiem, zapach naszego potu. Możemy wszystko zobaczyć, usłyszeć, nie wiem, metal podnoszony i tym podobne. Albo jeżeli chcemy napisać książkę, no to widzimy siebie, że ta książka jest prawie skończona, na przykład pisząc na komputerze i czujemy klawiaturę. Czujemy też, nie wiem, wszystko po prostu, co jest dookoła, nie wiem, czujemy na przykład zapas książek, z których bierzemy, czerpiemy informacje czy tym podobne. Więc wizualizacja jest naprawdę mocna i w metodzie Sylwy jest ona jedną z najważniejszych rzeczy po tym wyciszeniu się, ponieważ zauważmy, że gdy jesteśmy w takim stresie, to ciężko nam cokolwiek zwizualizować na dłużej. A ja zauważam, że gdy jesteśmy głębiej niżej w medytacji, w niższych takich, no w niższych, no w tych głębszych raczej stanach, to tym łatwiej nam wszystko zwizualizować i czasami nawet można wszystko dokładnie zobaczyć, tak jak w snach, naprawdę. I sny są kolejną rzeczą, którą można wykorzystać w ten sposób. Gdy ktoś ma świadome sny, o których opowiem w innym odcinku, tam również może sobie wybrać, co chce. I wydaje mi się, że jest to kolejna bardzo ważna rzecz. I tutaj, jak widzicie, no, opisaliśmy te najważniejsze takie umysłowe rzeczy związane z metodą Sylwy, że możemy kontrolować, możemy wywoływać dane stany. Jednak Sylwa oferuje również znacznie głębsze takie duchowe przemyślenia i metody. I również tutaj mamy coś takiego jak prawo przyciągania, jak manifestacja. I według Sylwy, wydaje mi się, że jest to jedna z najprostszych metod, jeżeli chodzi o te wszystkie prawa przyciągania i te wszystkie rzeczy, nie wiem, zapisz 3 razy dziennie to, co chcesz, albo poczuj to tak, siak i owak, no to te wszystkie rzeczy są bardzo skomplikowane. A Sylwa tak naprawdę uprościł prawo przyciągania i wydaje mi się, że jego metoda jest jedna też z najskuteczniejszych, dzięki temu, że jest prosta i dzięki temu, że no nie musimy myśleć o tym, ojej, a może się uda, nie uda, wtedy no wiadomo, z automatu mamy taki brak pewności siebie. Sylwa tak naprawdę użył zaledwie 4 takich praw, on to nazwał prawami, do zmanifestowania tego, czego chcemy. I po pierwsze, musimy to pragnąć. No bo gdy czegoś tak naprawdę nie chcemy, no to czemu mielibyśmy to zmanifestować? I nasz umysł, gdy czegoś naprawdę nie chcemy, no to on też tego nie chce i nie da się tutaj kontrolować. Po drugie, musimy wierzyć w to. No to standard, że taka wiara, że to się uda. I ja z mojego własnego doświadczenia powiem, że chodzi również o wiarę, żeby czuć to w splocie słonecznym, że po prostu mamy moc nad tym, wierzymy, mamy moc do tego, aby to się stało. Po trzecie, oczekiwać tego. Oczekiwanie, nie chodzi o czekanie, bo czekanie i oczekiwanie to zupełnie inne rzeczy i czekanie jest bardzo toksyczne dla każdego, czy to na kogoś czekamy, czy na coś, no bo gdy czekamy, nie żyjemy chwilą obecną i nie czerpiemy z życia radości, no bo czekamy na kogoś, nie wiem, kilka dni, tydzień, miesiąc, a gdy czekamy na coś rok, no to cały ten rok jest do dupy, bo czekamy. A gdy oczekujemy coś, to tak jakbyśmy mieli paczkę i oczekujemy, że przyjdzie ona na przykład za 2 dni, no to cieszymy się, bo wiemy, że oczekujemy tego, wiemy, że to przyjdzie i dzięki temu, no jesteśmy nie dość, że weselsi, no i możemy żyć teraz, ponieważ ja nie muszę się martwić i myśleć o tym, kiedy to przyjdzie, ponieważ wiem, że to przyjdzie, oczekuję. Taka jest różnica
pomiędzy czekaniem a oczekiwaniem. Oraz ostatnie i najważniejsze, co mi pomogło i co całkowicie odmieniło moje życie i właśnie takie różnego rodzaju rzeczy związane z kreowaniem mojej rzeczywistości, to nie tworzyć problemów. Ponieważ z automatu, gdy tworzymy problem, no to mówimy, że to jest problematyczne. A tak naprawdę niezależnie w co wierzymy, czy nasz własny umysł, czy Bóg, czy nasze wyższe ja, nie chcę, żebyśmy mieli w życiu żadnych problemów. A co ciekawe, często jeżeli chodzi o problemy, które się trafiają nam, to my nie robimy żadnych problemów, że te problemy istnieją i wtedy przyciągamy je do siebie. Ale jeżeli chodzi o rzeczy, które tak naprawdę chcemy przyciągnąć, no to gdy robimy problem, na przykład chcemy być multimilionerami, ale robimy problem, co ja zrobię z kasą, albo robimy problem, a może mnie okradną, albo robimy problem, a co inni powiedzą, albo robimy problem, że będzie ktoś musiał ukrywać to przed innymi, no bo zaraz go okradną, no właśnie. No to gdy ktoś tworzy takie problemy, no to w żaden sposób nie przyjdzie. Nasz umysł tego po prostu nie zaakceptuje, no bo nie chce mieć żadnych problemów. Dlatego, jak widzimy, 4 punkty. Pragnąć, wierzyć, oczekiwać i nie tworzyć problemów. I wydaje mi się, że jest to jedna z najłatwiejszych metod i aplikujemy ją, czyli to, co chcemy, żeby się wydarzyło, właśnie podczas tej medytacji, czyli podczas tego obniżonego stanu fal mózgowych, czyli patrzymy do góry i możemy to wtedy zwizualizować, tak jak mówiłem o tych wszystkich metodach Sylwy. Jak widzimy, metoda Sylwy to naprawdę niezwykła rzecz i wcale was nie oszukałem, że może ona odmienić nasze życie. Jak widzimy, nie tylko wchodzenie w większe skupienie, które naprawdę przydaje nam się w większości rzeczy, które wykonujemy na co dzień, szczególnie czy to w pracy, czy to w nauce, lecz również te wszystkie skróty, które pomogą nam osiągnąć dane stany, które chcemy. Jak widzimy, można to zaaplikować, żeby od razu być pewnym siebie, żeby od razu być bardziej skupionym, żeby od razu być, tak czuć się pełnym sukcesu, czy na przykład czuć się silny, jeżeli ktoś na przykład czuje się słabo, a to może się zaprogramować, żeby czuć się silny, jeżeli nie wiem, coś chce robić fizycznie silnego, albo może też być mentalnie silny, gdy czuje się mentalnie słaby. Tak naprawdę dzięki metodzie Sylwy możemy osiągnąć wszystko, jeżeli chodzi o takie psychologiczne mindset, stan umysłu i w ogóle, że chcemy na przykład coś osiągnąć, coś sami stworzyć, co jest możliwe, lecz również jak widzimy daje metoda Sylwy nam szersze pole, ponieważ mamy również tą kwestię taką metafizyczno-duchową, prawa przyciągania, które jak widzimy w jego wydaniu jest naprawdę niezwykle proste, dlatego mam nadzieję, że ten odcinek naprawdę pomoże wam i metoda Sylwy, jeżeli ją zaaplikujecie, naprawdę zmieni wasze życie. Jeżeli chcielibyście jeszcze coś usłyszeć o metodzie Sylwy, czy chcielibyście, żebym pokazał wam dokładnie, o co chodzi w tej wizualizacji, w tych medytacjach, możecie napisać w komentarzu poniżej. Ten odcinek jest bardzo długi, ponieważ mówiłem szczegółowo, o co w tym chodzi, ale wydaje mi się, że jest to warte tego wszystkiego, ponieważ widzicie, że to wszystko może naprawdę odmienić nasze życie, więc wydaje mi się, że stworzę taki krótszy, taki 9-10-minutowy odcinek dla osób, które no nie chcą tego wszystkiego słuchać. Ale to w przyszłości, dlatego jeżeli macie jakieś pytania, chcecie się czegoś jeszcze dowiedzieć, żebym stworzył jeszcze jakiś odcinek, to piszcie śmiało w komentarzach. Również zapraszam was na moją grupę na Facebooku, gdzie również znajduje się wiele ciekawych informacji. Zapraszam was też na mojego Instagrama, gdzie ostatnio zacząłem coraz częściej wrzucać bardzo ciekawe posty, które również dotyczą poszczególnych książek, ponieważ poza omawianiem niektórzy wolą na przykład coś przeczytać, to mam tam dużo postów na ten temat, krótszych, dłuższych, krótkich filmików, jak ktoś nie chce oglądać długich, i wydaje mi się właśnie, że jeszcze stworzę kilka takich krótszych. Jeżeli jesteście zainteresowani na przykład jakimś danym aspektem, czy to jak mówiłem, świadomym śnieniem, czy samą medytacją, również piszcie poniżej. Na dzisiaj to tyle, pozdrawiam was i do zobaczenia.